W trakcie tego nagrania zajmiemy się wodą. Jedna cząsteczka wody składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Atomy wodoru są połączone z atomami tlenu za pomocą wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego. Elektroujemność, czyli zdolność do przyciągania elektronów atomu tlenu, jest większa aniżeli elektroujemność atomu wodoru. Dlatego też tlen przyciąga w swoim kierunku parę elektronową tworzącą wiązanie tlen-wodór. To wiązanie jest wiązaniem kowalencyjnym spolaryzowanym. Polaryzacja, czyli przesunięcie pary elektronowej tworzącej to wiązanie, jest w kierunku tlenu. Oddziaływania występujące między cząsteczkami wody bardzo wpływają na właściwości fizyczne wody. To oddziaływanie nazywa się wiązaniem wodorowym. Wiązanie wodorowe występuje między wodorem jednej cząsteczki, a silnie elektrojemnym atomem pochodzącym od innej cząsteczki. Tutaj, w tlenku wodoru, czyli w wodzie, takim silnie elektrojemnym atomem jest oczywiście atom tlenu. Dzięki występowaniu wiązań wodorowych w ciekłej wodzie ma ona na przykład tak wysoką, bo aż 100 stopni Celsjusza, przy ciśnieniu atmosferycznym, temperaturę wrzenia. Teraz zastanówmy się, co może się stać, jeśli dwie cząsteczki wody zderzą się ze sobą. Jeśli dwie cząsteczki wody zderzą się ze sobą, to jedna cząsteczka wody od drugiej cząsteczki wody może przyjąć kation wodoru. Silnie elektrojemny atom tlenu, do którego przesuwa się wiążąca para elektronowa związania kowalencyjnego spolaryzowanego, ma tak zwany cząstkowy ładunek ujemny. Dzięki temu ładunkowi w odpowiednich warunkach atom tlenu w cząsteczce wody może przyciągnąć do siebie kation wodoru pochodzący z drugiej cząsteczki wody. W wyniku takiej reakcji dwóch cząsteczek wody ze sobą powstaje jon oksoniowy. Ma on ładunek dodatni. Cząsteczka wody ma ładunek obojętny, więc jeśli przyłączymy do niej kation wodoru, to oczywiście otrzymamy ładunek dodatni. Natomiast jeśli druga cząsteczka wody oddaje kation wodoru, to pozostanie z niej anion wodorotlenkowy. Taki proces, kiedy reagują ze sobą dwie cząsteczki wody, w wyniku którego powstaje jon oksoniowy i jon wodorotlenkowy, nazywamy reakcją autodysocjacji wody. Woda pod wpływem samej siebie może dysocjować. Oczywiście nie będziemy mieć tu do czynienia z dużym poziomem dysocjacji. To nie będzie tak jak w przypadku dysocjacji, powiedzmy, kwasu chlorowodorowego, gdzie praktycznie 100% cząsteczek kwasu pod wpływem wody będzie dysocjować na kationy wodoru i aniony chlorkowe. W przypadku autodysocjacji wody tylko niewielka liczba cząsteczek wody ulegnie zjawisku dysocjacji, autodysocjacji. Zastanówmy się, jakie będzie stężenie jonów oksoniowych powstałych w wyniku autodysocjacji wody. Załóżmy, że mamy do czynienia z wodą o temperaturze 25 stopni Celsjusza i przy ciśnieniu atmosferycznym. Co więcej, załóżmy, że mamy 1 decymetr sześcienny tej wody, 1 litr. Skoro wiemy już, że w trakcie autodysocjacji powstaje niewielka liczba jonów oksoniowych i wodorotlenkowych, to możemy wnioskować, że w czystej wodzie dochodzi do stanu równowagi pomiędzy cząsteczkami niezdysocjonowanymi a jonami. Jeśli mamy stan równowagi, to możemy zapisać wyrażenie na stałą równowagi. Stała równowagi, jak już sobie wcześniej mówiliśmy, równa jest iloczynowi stężeń produktów podniesionych do odpowiednich potęg równych współczynnikom stechiometrycznym reakcji, podzielonemu przez iloczyn stężeń substratów, również podniesionych do odpowiednich potęg równych współczynnikom stechiometrycznym. W reakcji autodysocjacji wody współczynniki stechiometryczne dla każdego elementu wynoszą 1. Wyrażenie na stałą równowagę autodysocjacji wody ma postać. Stała równowagi równa się stężenie jonów oksoniowych razy stężenie jonów wodorotlenkowych podzielone przez stężenie cząsteczek wody razy stężenie cząsteczek wody. Tutaj możemy napisać stężenie cząsteczek wody do kwadratu, bo mamy przecież do czynienia z dwoma cząsteczkami wody w równaniu reakcji chemicznej. Sumarycznie współczynniki stechiometryczne dla wody wynosi 2.
Jednak woda w bardzo niewielkim stopniu dysocjuje, więc w stanie równowagi stężenie cząstek wody jest praktycznie takie samo jak stężenie cząstek wody przed reakcją dysocjacji. Stężenie cząstek wody możemy uznać za stałe, a jeśli jest stałe, to można to wyciągnąć do stałej i otrzymujemy w takim wypadku wyrażenie na stałą w postaci. Ta stała to tak zwany iloczyn jonowy wody. I jak każda stała równowagi, jest on niezmienny w danych warunkach temperatury i ciśnienia. W temperaturze 25 stopni Celsjusza i przy ciśnieniu atmosferycznym iloczyn jonowy wody wynosi 10 do minus 14. Jest to wartość, jaką możemy odczytać z tabel fizykochemicznych. W czystej wodzie, jeśli powstanie jeden jon oksynowy, to z stechiometrii reakcji wiemy, że musi powstać dokładnie jeden jon wodorotlenkowy. Dlatego też stężenie jonów wodorotlenkowych i oksoniowych jest takie samo w czystej wodzie. W takim razie oba te stężenia oznaczę jako x i otrzymujemy, że iloczyn jonowy wody równa się x kwadrat. A w takim razie x równy jest pierwiastek z iloczynu jonowego wody. X równa się pierwiastek kwadratowy z 10 do minus 14. X wynosi 10 do minus 7. Stężenie jonów oksoniowych jest takie samo jak x. Stężenie jonów oksoniowych wynosi 10 do minus 7 mol na decymetr sześcienny. Wiemy już, jakie jest stężenie kationów oksoniowych w czystej wodzie. Stężenie to wynosi 10 do minus 7 mol na decymetr sześcienny. W jednym litrze czystej wody znajduje się 10 do minus 7 mola kationów oksoniowych. Jeśli tą wartość przemnożymy przez stałą Avogadro, która przypomnę wynosi 6,02 razy 10 do 23, to otrzymamy 10 do minus 7 razy 6,02 razy 10 do 23. 6,02 razy 10 do 16 jonów oksoniowych. Tyle jonów powstaje w wyniku autodysocjacji 1 litra 1 decymetra czystej wody.